Witam bardzo serdecznie, pasieka Marcyś. Sezon już praktycznie dobiegł końca. Pszczoły zostały wyleczone oraz zakarmione. A dzisiaj co ja robię? Smaruję kartkę olejem spożywczym, ponieważ chcę rzucić to na dno do mini plusika. No tam niestety nie mam żadnych, do mini plusów nie ma Denis jakichś tam higienicznych, aby móc to sprawić w bardziej cywilizowany sposób, więc po prostu muszę użyć kartki nasączonej olejem i dzisiaj będę sprawdzał środek egipski, jakie ma działanie. Ulik weselny nie był niczym leczony. Od wiosny tak naprawdę hoduję w nim różne matki. No i to jest tak naprawdę może niewielki ulik, natomiast dosyć wiarygodny, tak? Bo tutaj w rodzinach, które były sprawdzane kontrolnie, tak naprawdę sypało się na zasadzie 2 sztuk warozy. A więc zostały dobrze wyleczone. Oczywiście zobaczymy, jaka będzie jeszcze reinwazja. A tutaj po prostu w mini uliku zaraz sprawdzę, jak działa środek egipski, ponieważ ulik nie był leczony. Więc zapraszam. Więc, no tak jak widać, pszczoła podchodzi, nieco pobiera płynu, ale się wycofuje. Przyjdę tutaj jeszcze może nawet wieczorem, lub no któregoś dnia, ponieważ tak jak kwas szczawiowy ma działanie gdzieś około tygodnia, więc ten środek również może mieć opóźnione działanie. No i po prostu sprawdzimy, no. Nie chciałbym tutaj stosować żadnej amitrazy lub innych związków syntetycznych, tylko chciałbym tę rodzinę, tutaj taką rodzinkę, wiadomo, w mini plusie spróbować leczenia różnymi ekologicznymi metodami. Coś tam w sezonie udało się już przetestować, teraz jeszcze testuję ten środek egipski, natomiast pewnie jeszcze w okresie już później, bardzo późnej jesieni lub zimy, no przeważnie tak jak to na rodzinach stosuję, jest to grudzień, postaram się zastosować kwas szczawiowy, który wiem, że jest skuteczny. Więc tak jak widać, po 10 godzinach po zastosowaniu środka egipskiego są tylko jakieś padnięte pszczoły, ewidentnie mokre. Więc nie wiem, czy to nie od tego środka, natomiast warozy nie widzę.